wherever love goes, there is also misery. Siemaneczko wszystkim, z tej strony Laczek, witam bardzo serdecznie w następnym odcineczku z gry, oczywiście Nostale, na serwerze Atlantis. I co mogę powiedzieć, ludziska, co mogę powiedzieć, wielka chwila, trzeci dzień za mną, już patrzymy na ranking, jak ranking się prezentuje. No jak widzę dokładnie, jestem na pozycji trzeciej, tak, czyli wczoraj, jak pamiętam, nie wrzuciłem w ogóle, ale byłem gdzieś na pozycji 22. Więc bardzo nadrobiłem, no nie ma co ukrywać. Wszyscy zaczęli bardzo mocno expić. I również stała się wielka zmiana tutaj na koncie. No nie będę ukrywał. Ponieważ jak możecie pamiętać, trochę byłem biedny, straciłem bardzo dużo fulek. Ale powiem wam tak, po tej wczorajszej zmianie zbroi, właśnie na tą zbroję, powiem wam tak. Szok i niedowierzanie, bo ta zbroja naprawdę mega pomogła, cholernie pomogła. To jest wielka zmiana, porównując tą zbroję. To jest, ludzie, tak wielka zmiana, że tu głowa mała. Cholernie wielka zmiana, więc jeżeli robicie sobie eku, wydropcie sobie naprawdę te monety, bo ta zmiana jest cholendarna. I sama zbroja plus 3 dała mi tak wielkiego kopa, że na spokojnie ekspiłem na ruinach. Miałem 21 AW i wbiłem 30 AW. 9 AW wbiłem. Nie wiem ile ekspiłem, chyba od 17. Tak do 23 ekspiłem. Czyli jakoś 7 godzinek, takie stabilne 7 godzinek. Ale jednak już od 30 AW, jak słyszałem, ten exp zdecydowanie zwalnia, bo tam tak trzeba poświęcić około 2 godzinek na bicie jednego levela, więc jeszcze jest tak, można powiedzieć, stabilnie, w porządku. I tutaj cały oddzielny, znaczy stary secik. Można powiedzieć, że już odszedł zapomnienie. Ponieważ mam już coś nowego, lepszego. Jeszcze tego w sprawdzie moment seta nie sprawdzałem. Bo jak wiadomo, lepsze EQ będzie przekładało się na szybsze zbijanie mobów, na większą ilość mobów. Co się przełoży również na szybsze zbijanie levela. I teraz właśnie będzie się tak maleczki działo. Tak będzie się właśnie działo. Ponieważ Mam nowy set od Jameczka, za co serdecznie go pozdrawiam. Ogólnie jakoś tutaj EQ AWO leci bardzo szybko. A akurat moim takim szczęściem, nieszczęściem było to, że bardzo tutaj famka jest, no nie będę ukrywał, bardzo aktywna. Na tą chwilę, jakby to zobaczyć, aktywnych graczy. Oj, ile tu ich jest? 3. 6, 9, 12, 15, 15, tutaj jest 3 graczy, 15 plus 12, 27 graczy, to jest akurat taka mniejsza ilość graczy, 27 graczy jest aktywnych. A tak przeważnie codziennie jest tak 35 graczy, 40 nawet graczy aktywnych, no ogólnie cała famka jest aktywna, bo codziennie tutaj ludzie się zmieniają w tej famce, ponieważ codziennie podnosimy próg dochodzenia do fam. Na przykład dzisiaj jest 93 poziom, jutro prawdopodobnie już będzie wyżej, na przykład już 10 na przykład AW, ponieważ jednak chcemy mieć tutaj coraz lepszych i wydajniejszych graczy, żeby po prostu na przykład być rajdy famowe zdecydowanie szybciej na takiej podstawie, więc żeby dojść do famki trzeba już tutaj nieźle się nasilić. Tak to mogę określić. I powracając do tematu, była taka akcja, że wydobyliśmy famowe Elenie. No i niestety, no zbyt duża zainteresowanie przez famkę było, przez co nie doszedłem na rajdę. No i nie byłem w stanie zrobić w ogóle rajdów Elenii. I taka ciekawostka, aktualnie na tym serwerze zrobiłem tylko jeden rajd Elenii. Tylko jeden rajd. Tak. Więc no, nie jest to jakoś sporo. I teraz byśmy sobie przyszli do EQ. Jak tu wygląda sytuacja od sztyletu U7? Według mnie bardzo fajny sztylet, jak na początek. No na początek to powiem wam, wszystko jest w porządku. I nie oczekuję od tych EQ jakichś skarbów. Naprawdę bardzo fajne OP. Bo mamy SL, mamy w końcu SL, czyli to czego wcześniej nie miałem. SL obrażeń 9, SL siły 15, pokchamp. Pokchamp totalny. Zbroja U4. Co mi się najbardziej nie podoba, zmniejszenie ran i szans na keta zmniejszona, czyli na przykład fajnie będzie, mniej osób będzie mnie ketowało, co jest
przepiękne. No na przykład patrzcie tutaj, ja mam 16% na kryta, czyli w samego siebie bym miał tylko 3% szansy, więc no pokczampik, co? Pokczampik totalny. I łuczek, U4. Powiem tak, na plus 5 mało weszło razy, znaczy dużo faili było, tak to mogę określić. Bo chyba 12. Coś takiego bym powiedział wam, ludziska. Na plus 6 też tak. Znaczy na plus 6 tak właśnie kiepsko wchodziło, tak 12 prób. Na plus 7 wyszło chyba za trzecim, a na plus 8 za pierwszym. Więc pukczampik, jestem zadowolony. I ogólnie powiem wam, że jeżeli chodzi o różnicę dipsa, to jest naprawdę bardzo spora. Robimy taki przykład, stary secik, jak możecie zobaczyć, takiego na przykład z głośniczka. Spacja 6700, 6600, no to było takie 6700, można powiedzieć. No, tak 6700. I teraz wkładamy sobie nowego seta. I tutaj spacja będzie, o jakieś tutaj delikatne złośniki twarde są. No tutaj ta spacja trochę się wydaje tak 2000, ale tak prawdziwie mówiąc, patrzcie, tu wchodzą nawet 9600, to jest naprawdę bardzo spory przeskok, bo to jest prawie 3000 hita. A też trzeba wziąć pod uwagę to, że ten łuk jest tylko U4, a ten łuk był tylko U7. Więc tutaj różnicy takiej wielkiej nie ma, bo na przykład w porównaniu do łuku, który ma Jamek, to tam Jamek ma łuk U8 plus 8 i tam ma 900 chyba 60 bazówki, co powoduje, że tam już 300 bazówki więcej, więc na takiej unikalności już będzie zdecydowana różnica, a sobie ten łuk na razie zostawię, ponieważ ma taką opcję jak Increase Combat Exp, więc po prostu będziemy więcej expili i tak myślę, że od dnia jutrzejszego chciałbym mieć chyba 35 AW, o ile się uda, ale chyba za bardzo chciałbym mieć coś otrzymać, tak to mogę powiedzieć, ponieważ to będzie bardzo wysoki próg. No nie będę ukrywał jednak, bardzo wysoki próg. Bo jak to ten akt tak po prostu powalnia, to chyba nie da rady. No. Więc w sumie ludziska, co mogę powiedzieć? Z mojej strony to będzie oczywiście wszystko. Więc młodeczki, pamiętajcie oczywiście o soczystej łapeczce, pięknym oczywiście prostokąciku. No i co mogę powiedzieć, młodeczki? Z mojej strony to byłoby wszystko, więc oczywiście z czoła.